Cześć, z tej strony Antek. Jak widzicie, mam tu takie akwarium, w którym kiedyś miałem bojownika, a teraz chciałbym je odnowić. To akwarium ma 15 litrów, dokładnie 14700. I to nie jest w ogóle film instruktażowy, profesjonalny, który wam pokaże, jak to robić. To jest po prostu taki film, który ja wam pokazuję, jak zakładam swoje akwarium. Więc jeśli kogoś to interesuje, to zapraszam do oglądania. Dobrze, więc jak widzicie, to jest mój plan. No tak sobie narysowałem, żeby wiedzieć, gdzie jaką roślinę postawić. Tu widzicie, też widać kamyki i korzeń i jaka roślina pójdzie sobie na korzeń. Więc to widzicie, możecie sobie teraz zatrzymać. Chociaż tu ładnie popisane nie jest. I przeczytać, gdzie co bym chciał. Rośliny mam, przyszły dzisiaj. Też dzisiaj kamyczki też mam od mamy. No i mam żwirek tu też obok. I zaraz właśnie będziemy sypać je, więc no, miłego oglądania. Dobrze, więc jak widzicie, mam tu przy sobie żwirek. No taki zwyczajny, lepiący się żwirek. Miałem jeszcze drugi gęstszy, większe kamyczki, o tak powiem, że większe kamyczki miał ten drugi żwirek. No a wybrałem ten, bo dla mnie to tam, ja chcę mieć tak dużo roślin posadzonych, więc, ale ten żwirek jest dla mnie ładniejszy. No więc zaraz będziemy go tu przysypywać do akwarium. Dobrze, więc teraz, jak już wspominałem, zajmiemy się przysypywaniem żwirku do akwarium. Dobrze, moi drodzy, więc mam tu pędzelek i tym pędzelkiem wyrównam sobie podłoże trochę. No bo widzicie, są tu jakieś górki, tam takie nierówności, więc teraz sobie je trochę wyrównam. Dobrze, więc podłoże mam już wygładzone. Teraz przystępuję do następnej czynności, czyli układanie kamieni i korzenia. Dobrze, więc mam tu wybrany korzeń. I kamyczki też tu wybrałem. I jakie tu włożę? No więc teraz wkładamy. Dobrze, więc ja mam już tu wszystkie sadzonki, które nam się przydadzą, więc teraz zacznę sobie, znaczy rośliny tu mam, a teraz zacznę sobie robić te sadzonki, czyli na przykład z takiej trawki oderwę takie małe pędy, jak to można nazwać, i tu po prostu będę je już sadził do akwarium. Dobrze, więc pierwszą rośliną, jakiej zrobię sadzonki, będzie to Elocharis acicularis. I tu jest mini, ale nie wiem, o co z tym chodzi. Więc zaczynam rozpakowywanie. Ze sklepu prosto dzisiaj przyszło. Świeżutkie.
już kilka drobniejszych sadzonek, ale spróbuję jeszcze kilka przygotować na nagranie. Dobrze, więc sadzonki już mam przygotowane, nie mówiąc o tym, bo to pójdzie na korzeń potem. I teraz będę sadził trawnik, no czyli pierwszy plan w moim akwarium. Dobrze, więc zgodnie z planem teraz posadzę tutaj przy kamykach roślinę Bacopa australis. Czyli, muszę zobaczyć, która to jest. Inna. To jest ta Bacopa australis, która pójdzie sobie o tu na tą część. No tu między kamyczkiem, ale ogólnie tu po bokach tych kamyków. Zapraszam do oglądania, no nie całego filmu, na przykład tego sadzenia. Przygotowałem 9 sadzonek, no więc teraz będę je sadził. Na planie. Następną rośliną jest Staurogyne repens. Czyli dokładnie ta roślina pójdzie sobie o tu, dokładnie do tu z zakorzeniem i tu do tej części akwarium. No więc teraz bierzemy się za rozdzielanie sadzonek, a następnie sadzenie. Dobrze, więc teraz
zgodnie z planem, jak widzicie. No już jedna z ostatnich, bo jeszcze cztery nam zostały. Stavrogyne repens. To taka właśnie roślinkę, którą tu posadzimy. Jeśli chodzi o właśnie, mówiłem jedną z ostatnich, to jeszcze nam zostało, jak tam widzę, Limnophila aquatica. Nie, to nie jest, bo tak go nie było akurat w sklepie, więc kupiliśmy bakopę. Będę tego teraz czytał, bo to ciężkie. A pływające będzie Limnophium spongia, czyli coś takiego puścimy, żeby sobie pływało. Dobra. Więc teraz biorę się do sadzenia tego. Dobrze, więc szykujemy już jedną z ostatnich roślinek, czyli Bacopa meriophyllodes. Bacopa meriophyllodes. Taka oto bacopa. Zaraz będę właśnie szykował jej sadzonki. Dobrze, więc tak przygotowałem moje sadzonki. Tak wyglądają. Dobra. Teraz rozpoczynam ich sadzenie. Dobrze, więc teraz chciałbym przyczepić tego Anubiasa. Tak się pewnie zastanawialiście, co to za roślinka tu leży. Nie wiem dokładnie, jaka to odmiana Anubiasa, ale w każdym razie to jest Anubias. Wsadzimy go, tak jak zgodnie z planem, tu miał być inny Anubias. Tak miały być bardziej spiczaste liście, ale jest ten, bo tamtego nie było. To go gdzieś mniej więcej tu wsadzimy, żeby tu sobie rosnął. Więc tak wygląda nasze akwarium. I właśnie teraz jeszcze bez wody, tak wstępnie obsadzone. Zgodnie z moim planem, tak samo jakbym chciał. No i jeszcze teraz będziemy nalejemy wody. Mam filtr kaskadowy. I jeszcze umieścimy potem po nalaniu wody tą roślinę pływającą. Tak prezentuje się moje akwarium. To jeszcze, słuchajcie, nie jest efekt końcowy. Dlaczego? Bo to ma urosnąć. Pokażę wam za chwilę, że to potem zrobimy takie cięcie, że za 5 dni, za 10, wiecie o co chodzi. Ale będą ryby, ale jeśli chodzi o efekt końcowy rośliny, to jeszcze mamy takie pływające. Limnobium. Spongia. Teraz to odpakujemy. Próbuję to opakować. O. Taka. O, to jeszcze się rozdzieliło na mniejsze. Jeden.
trzeci. O. Proszę, myślę, że silniej pływające. Co się tam odczepiło? Pływa tam. Tak, słuchajcie, za jakiś czas no, trzeba będzie zrobić aktualizację swojego. Znaczy mojego. Prostokątu. Konta? Nie wiem. Baniaka. Tak wygląda efekt końcowy. Za 5 dni powinienem wam pokazać, jak to będzie wyglądać, jak to sobie podrośnie. W każdym razie, jak sobie podrośnie. No to widzimy się za chwilę.